Pixar w pudełku. Macie już bałwana, można zacząć pracę. Wgryziemy się w oprogramowanie do rigowania. Zdefiniujemy deformery skali, obrotu i przesunięcia, żeby poruszać figurami. Tu przydadzą się funkcje. Nie znacie funkcji? Link poniżej. Pamiętajcie, pakiet funkcji to seria operacji i procedur, których używamy wielokrotnie. Wprowadzamy wartość wejściową, na której funkcja wykonuje operację. Do stworzenia deformera trzeba funkcji przyjmującej dwie wartości wejściowe. Najpierw funkcja przyjmuje współrzędne wierzchołka figury, żeby zwrócić wartość, zasięg zastosowanego przekształcenia. Na przykład funkcja translate x, przesuń x, przyjmie współrzędne 2 i 2. Drugą wartością wejściową będzie na przykład 5. To przesunięcie jest nieskomplikowane matematycznie. Po dodaniu 5 do współrzędnej x uzyskujemy 7 i 2. W ten sposób przekształcimy każdy wierzchołek. Figura może mieć wiele wierzchołków. Nasz kapelusz ma ich 8. To znaczy, że funkcja jest wykonywana 8 razy po jednym dla wierzchołka. Deformery przekształcają wierzchołki za pomocą równań. Przekształcenie zależy od typu równań w funkcjach. Równania do skalowania, obrotu i przesunięcia różnią się między sobą. Omawiamy je szczegółowo w lekcji o planach. Trzeba powtórzyć równania przekształceń? Link poniżej. W powtórzeniu z kodowania omówimy funkcję przesunięcia. A w ćwiczeniu sami zaprogramujecie 3 deformery. No dobrze, znikam stąd.